W dzisiejszym odcinku pojawi się gra inspirowana Diablo, więc na pewno pojawi się mnóstwo sucharów na ten temat. Wyciągajcie Diablo prędko notatniki, żeby zanotować je wszystkie. Już jeden był! Buongiorno! Witam was po włosku, bo ostatnio jadłem spaghetti. Samiec Alfa jest właśnie jak makaron spaghetti. Ciągnie się bardzo długo ta seria. I dzisiaj pokażemy wam kolejną grę serii Accessu. Book of Demons. To jest produkcja polskiego studia Think Trunk, które wymyśliło sobie dość ciekawą koncepcję na stworzenie antologii gier inspirowanych mocno produkcjami z lat 90. Book of Demons, mówiąc bardzo prosto, jest wręcz pastiszem Diablo. Fabularnie rzecz biorąc, wcielamy się w śmiałka, który trafia do małego miasteczka, obok do którego miasteczka znajduje się katedra. A pod tą katedrą znajduje się nic innego jak przepastne lochy z Diablo na końcu. To znaczy z potworem, który bardzo przypomina Diablo, ale nie została użyta ta nazwa oczywiście ze względu na licencję. Wydawałoby się, że mamy do czynienia z prostym hack and slashem, ale prawda jest nieco inna. Ta gra stawia na dość autorskie rozwiązania. U podstaw rzeczywiście chodzi w niej o to, żeby przemierzać podziemia i walczyć z potworami, ale sama rozgrywka jest już zorganizowana w inny sposób. Niektóre mechaniki rozgrywki są uproszczone, inne są bardziej rozbudowane, a na przykład umiejętności postaci zostały zastąpione kartami. To wszystko na zwiastunach i obrazkach wyglądało tak sobie, ale w Samcu Alfa nie opieramy się tylko na obrazkach i zwiastunach. Przetestujemy grę już teraz. Zaraz, odwrócone pentagramy, rozwalanie setek beczek na sekundę, siwobrody mędrzec stojący przy studni i identyfikujący przedmioty, Butcher? Czy ja gram w Diablo? Let me take you on a journey through the seven masterpieces. It's time to return to games. Okej, zaczynamy naszą przygodę z Return to Games Book of Demons. Tak jak mówiłem, jest to antologia, z której na razie możemy sprawdzić tylko jedną część, jedną księgę. Ta księga jest pastiszem Diablo i myślę, że rozpoznacie to automatycznie. W grze możemy wykreować swojego bohatera, wybierając jedną z trzech klas, to znaczy tak będzie w pełnej wersji, bo na razie jest dostępny tylko rycerz. W domyśle będziemy mogli zagrać też magiem i łotrzycą. Rzuciło mnie bezpośrednio do podziemi, bo tutaj zakończyłem ostatnią rozgrywkę, więc mordujemy już potwory. Sama gra jest zorganizowana w taki zabawny sposób, że nasza postać porusza się po tych takich ścieżkach, więc można powiedzieć, że jest to coś w rodzaju Diablo na szynach. Przy czym, jak widać, autorzy bardzo wiernie podążają tutaj za tym, co w takim typowym hack and slashu można robić, a więc plądrujemy sarkofagi, rozwalamy misy w poszukiwaniu złota. Jakby lekko zmrużyć oczy, to wręcz można dosłownie odnieść wrażenie, że to jest po prostu Diablo. Diablo tyle, że troszkę, w zasadzie nie wiem, czy powiedzieć uproszczone, bo pewne elementy są tutaj rzeczywiście mniej skomplikowane, jak na przykład rozwój bazowy postaci. W Diablo już było to bardzo proste, bo mieliśmy tam kilka statystyk. Tu na każdym kolejnym poziomie rozwijamy życie albo manę, ale te wszystkie statystyki gdzieś tam w tle sobie funkcjonują. Powiedziałem, że część elementów jest uproszczona, ale taki na przykład system walki ma już parę ciekawych pomysłów. Polega to na tym, że występuje wielu przeciwników, których trzeba zabić w jakiś określony sposób. Na przykład w walkach z wieloma bossami musimy znajdować się w pobliżu bossa, bo inaczej nie będziemy mogli go w ogóle trafić. Sami bossowie są podzieleni na etapy. Jeśli zjedziemy dany etap, boss przeważnie kula jakąś magię, przywołuje pomoc albo coś tam robi, no i przystępujemy do kolejnej fazy. No właśnie, tutaj autorzy postanowili dołączyć elementy karciankowe, chociaż tak naprawdę one są bardzo lekkie, dlatego że te karty po prostu reprezentują umiejętności pasywne i aktywne, czyli ataki i jakieś aury. Sama eksploracja i, jak to się mówi, czyszczenie podziemi zostało tutaj zrealizowane w bardzo taki fajny sposób, dlatego że cały czas u góry ekranu widzimy takie najważniejsze punkty do zdobycia na danym poziomie. To mogą być przeciwnicy, to mogą być skrzynie do odblokowania, to mogą być kapliczki. No ale widząc te ikonki u góry ekranu i wiedząc, że jeszcze coś ciekawego jest na tym levelu, no to trudno jest po prostu to olać. Trzeba mieć naprawdę bardzo asertywny mózg. Great. No właśnie, przecież ominąłbym taką kartę, no jak mógłbym ominąć ją?
tak wygląda ekran, z którego rozpoczynamy kolejne przygody. Stąd możemy wrócić do miasta albo kontynuować podróż na następny etap. Tu też jest parę błyskotliwych pomysłów, bo widzimy zarówno wszystkie rzeczy, które już dokonaliśmy w tym dotychczasowym poziomie, z którego właśnie wyszedłem, jak i zagrożenia, które na nas czyhają, a konkretniej tych wrogów, jakich spotkamy głębiej. Wśród nich są zacienione postacie, to są tacy oponenci, których jeszcze na naszej drodze nie spotkaliśmy i to od razu budzi nasze zaciekawienie. To co, może zidentyfikujemy przedmioty u Deckarda Cain'a, znaczy tego gościa przy studni, który zupełnie nie jest podobny do Deckarda Cain'a. These mystical cards aren't used to cheat and get money from the hopeless naive. A mówiąc poważnie, twórcy w tym wzorowaniu się na Diablo uderzają w troszkę takie bardziej baśniowe klimaty, więc to wszystko jest takie lżejsze, ale muszę przyznać, że samo wykonanie, jakość tych głosów, interfejsu i wszystkiego jest na bardzo fajnym poziomie. Bardzo mi to zaimponowało, bo na zwiastunach i obrazkach ta gra, no, wygląda tak sobie, szczerze mówiąc. Żeby już jakoś konkretnie omówić te funkcje miasta, to poza identyfikowaniem kart możemy skorzystać tutaj na przykład z magicznego kociołka, gdzie wrzucamy wszystkie zebrane do tej pory wartościowe przedmioty i w zamian dostajemy nagrody. I to polega na tym, że im więcej tych przedmiotów zdobędziemy bez naszej własnej śmierci, to barmanka uważa nam potencjalnie lepszą nagrodę. Poza tym możemy też ulepszać karty, ulepszać ulepszenia kart i kombinować na przeróżne inne sposoby. Generalnie rzecz biorąc, tych opcji jest całkiem sporo, nawet jeśli początkowo wydaje się, że jest ich niewiele. A teraz wracamy do mordowania. Podziemia są podzielone na takie, powiedzmy, sekcje i za wykonanie tych sekcji otrzymujemy punkty, za te punkty dostajemy jakieś awatary. Ogólnie ma się wrażenie, że tej treści jest tutaj sporo. Zabawne jest natomiast to, że sami możemy określić, jak dużą porcję podziemi chcemy pokonać w danym podejściu, bo przy pomocy tego prostego systemu określamy, ile czasu mamy na rozgrywkę. Oczywiście im więcej zainwestujemy naszego czasu, tym większe dostaniemy nagrody, ale myślę, że nawet ta najprostsza wersja też zaoferuje nam sporo złota i tego typu rzeczy. Trafiłem na jakiegoś trudniejszego przeciwnika, pajęczak. Jak widać, on przyzywa pomocników, rozrzuca sieci, które spowalniają mnie, a same istoty, które przyzywa, zostawiają na ziemi takie płonące okręgi, które ranią mojego bohatera. Die! I o ile gra w moim przypadku tych pierwszych paru godzin była stosunkowo prosta, to jestem sobie w stanie wyobrazić, że później stanie się bardzo wymagająca i złożona, dlatego że tego typu zależności dotyczących przeciwników jest tutaj sporo. Jak widać, przeciwnicy mogą nas zamrozić, mamy takich przeciwników jak ten ze złotą tarczą nad głową. Kiedy go zranimy, on na moment staje się nietykalny, więc musimy odczekać. A i nasze własne umiejętności sprawiają, że gra potrafi chrupnąć. No ale to sprowadza się pewnie do tego, że komputer po prostu uległ pod naporem tej złożoności tego systemu walki. To jest coś, co też jest trochę zaskakujące, spodziewałem się, że będzie to o wiele prostsze. Mam wręcz wrażenie, że to potencjalnie jest bardziej złożone niż pierwszy Diablo, bo tam oczywiście było dużo zależności, ale generalnie chodziło o to, żeby machać toporem. Tu na przykład, doproszę, możemy przerywać zaklęcia magom, jeśli klikamy w te ikonki nad ich głowami. Kolejny screenshot do mojej prywatnej kolekcji. Ale mówiąc poważnie, najważniejsze w tym wszystkim jest to, że samo granie w Book of Demons jest bardzo wkręcające. Jest chyba jakiś problem z promowaniem tej gry, bo jak patrzyłem na nią na trailerach, to pomyślałem sobie, spoko to wygląda, ale te animacje są takie jak jakaś gra komórkowa czy coś takiego. No i oczywiście wpływ gier mobilnych czy jakichś tam casualowych jest tutaj bardzo mocno wyczuwalny i być może w tą grę by się grało fajnie na tablecie, ale muszę przyznać, że nawet na PC-cie, na klawiaturze i myszce, no, mocno się w to wkręciłem. Patrząc z perspektywy materiału źródłowego, czyli wspomnianego wielokrotnie już Diablo, Book of Demons odnosi też ten sukces, że w dość dobry sposób oddaje styl Diablo, czyli to, że jest to takie proste, ale niezwykle wkręcające klikadło, za którym to klikadłem jednak stoi jakaś głębsza mechanika rozgrywki i za którym stoją też jakieś takie pułapki psychologiczne zachęcające gracza do dalszej gry.
korzystając z tych dobrze znanych graczom mechanik, a więc odnosząc się do ich doświadczeń z przeszłości, no autorom udaje się mimo wszystko odnaleźć jakiś autorski styl i coś tutaj swojego dodać do tego. W zasadzie dodają całkiem sporo, no bo to jest zupełnie inna gra, mimo tej inności ona pozostaje w podobnym klimacie. Dobra, to może dokopmy temu boczerowi, kucharzowi, przepraszam. A tak przy okazji jest jeszcze jedna śmieszna mechanika. Jak zostaniemy ogłuszeni, to... musimy klikać w gwiazdki. Urocze. Tak jak mówiłem na początku, Book of Demons nie było mnie w stanie zainteresować zwiastunami, czy opisem, czy obrazkami, które gdzieś tam twórcy wypuszczali, ale kiedy już zagrałem w samą grę, to muszę przyznać, że bardzo mocno się wkręciłem. Jak mówiłem w materiale, autorzy wykorzystują pewne znane dobrze nam elementy z Diablo, te takie najbardziej charakterystyczne, ale dokładają do tego mnóstwo prostych, ale często błyskotliwych pomysłów. Stoi za tym jakaś koncepcja, jakaś psychologia wręcz, rozumienie tego, czego gracz oczekuje od gry, czego poszukuje w grach. I to sprawia, że Book of Demons, mimo tego, że nie jest jakąś szczególnie wymagającą grą, jest bardzo wciągające. Osobną kwestią jest to, jak gra będzie rozwijała się w najbliższych miesiącach, bo tutaj twórcy dają sobie jeszcze jakieś pół roku na dokończenie produkcji. Z tego, co mi przekazano, gra powinna wyjść w styczniu 2017 roku. To jest jakiś taki realny termin daty premiery. Jeśli chodzi o samą zawartość Early Accessu, to podobno jest to już praktycznie cała gra i można przejść ją od początku do końca, chociaż oczywiście jest mnóstwo błędów. Mimo tego, jeśli wydacie te 20 bodajże euro, bo tyle chyba gra kosztuje, to już na pewno dostaniecie solidną porcję zawartości, która jest całkiem nieźle zrobiona, całkiem nieźle dopracowana. No i ta jakość wykonania też jest bardzo wysoka. Zupełnie odrębną kwestią jest wspomniane Return to Games, czyli koncepcja stworzenia antologii takich gier. Patrząc na jakość wykonania Book of Demons, trzeba przyznać, że jest to bardzo ciekawy pomysł. Zastanawia mnie tylko to, kiedy te wszystkie produkcje miałyby się pojawić, bo z tego, co przekazał mi jeden z przedstawicieli studia, praca nad jedną grą zajmuje nawet do 2 lat, więc jeśli by to wszystko zebrać, no to ta kompilacja wyjdzie za 16 lat na przykład w całości. Ta kwestia jeszcze powinna zostać doprecyzowana, myślę, ale tak czy inaczej Book of Demons, które kupujecie jako ten pierwszy epizod, ta pierwsza gra, moim zdaniem jest całkiem niezłą inwestycją. Karty zostały wyłożone na stół. Decyzja należy do Was. Dziękuję bardzo za uwagę. Cześć.